Szczęść Boże, coś wam powiem. Trzeba mówić o trudnych sprawach w sposób zrozumiały. W naszym kraju wielu jest fanów naszych piłkarzy. Chcieliby z nimi zdjęcie, dotknąć ich, zdobyć autograf. Ale czy po niedzielnym meczu te pragnienia są nadal aktualne? Chodzi o to, że wybieramy sobie za idoli ludzi, którzy nawet nie wiedzą o naszym istnieniu. Szukamy wszelkich informacji o nich, newsów. Kto może, to jedzie na różne eventy, gdzie dana osoba występuje. Tylko czy ona coś daje za taką wierność? Chyba niedzielny mecz jest odpowiedzią na nasze pytanie. A teraz spójrzmy na Ewangelię. Jezus zszedł z dopiero co wybraną grupą uczniów na dół z góry, a tłum już go oczekiwał. Przyszli, bo chcieli słuchać tego, co Jezus ma do powiedzenia, bowiem uczył inaczej niż inni. Przemawiał z pasją, ale przede wszystkim żył tym, co mówił, a mówił to, co jest ważne. Więcej, lud chciał się go dotknąć, bo wierzył, że zostanie uzdrowiony w ten sposób. Przynoszono do niego wszystkich chorych, opętanych, załamanych na duchu, a Jezus ich uzdrawiał. Nie miał Facebooka, Instagrama, TikToka, by mógł się lansować w sieci. On robił to, co słuszne, a jego czyny nie były pod publikę. Można więc zobaczyć, że człowiek może wydać majątek i poświęcić mnóstwo czasu na pogoń za idolem, czyli za jakimś bałwanem, a nawet jednej setnej tego nie włoży w spotkanie z Chrystusem. Tak nam się pozmieniały czasy i myślenie. Kiedy Jezus modlił się w samotności, to nie wiemy, co ani jak mówił do Ojca. Jednego możemy być pewni, że modlitwa ta była przed ważną decyzją, która zmieniła losy świata. Na górze była modlitwa, ale na dole rozpoczęła się praca, która właśnie tą modlitwą była poprzedzona. Wybór, decyzje, działanie, głoszenie. Wszystkie czyny są wymodlone, co też święty Łukasz często podkreśla w swoim tekście. Wielkie rzeczy wymagają wielkich przygotowań. Analizujemy i sprawdzamy wszelkie możliwe warianty naszych przyszłych działań, żeby nie popełnić błędu. Jezus zaprasza nas tak, żeby nie rezygnować z tego zjednoczenia się z Bogiem, żeby Jego łaska nam stale towarzyszyła. Tylko do tego potrzebne jest wyciszenie i spokój serca. Modlitwa w pierwszych chwilach może wydawać się nużąca, bo nagle wszystkie myśli próbujemy zatrzymać, a z każdą chwilą robi się spokojnie w naszej głowie. Zaczynamy się skupiać na tym, do którego wołamy. Nie jest to łatwe, kiedy nasz organizm i nasz mózg przez cały dzień bombardowany jest zgiełkiem, szybko zmieniającymi się obrazami, potokiem informacji. Dlatego Jezus pokazał, że należy od tego wszystkiego odejść w miejsce zaciszne, osobno. Nie potrzeba zbyt dużo myśleć, co ja mam tam mówić, jak się modlić. Na początek wystarczy, że będzie się w Jego obecności i będzie się prosić o pokój w naszym wnętrzu. A On zacznie odkrywać nas przed nami samymi. Zacznie pokazywać, kim jesteśmy. Bo On zna nas doskonale i wie, jakie historie toczą się w naszym życiu. Chrystus chce wnikać, chce w przeciwieństwie do naszych gwiazdorów, w nasze życie, by przenikać je, pomagać nam realizować kolejne kroki. Więź z Jezusem jest doświadczeniem bardzo osobistym, o którym mogę powiedzieć innym, by pokazać, On stał się dla mnie kimś najważniejszym. Dzięki Niemu nie jestem tym samym człowiekiem, bo znam prawdę o sobie i wiem, jak ją teraz wykorzystać dla mojego rozwoju. Czy skorzystamy z tego, by więcej Jezusa było w naszym życiu? Jest tylko naszą decyzją, którą musimy podjąć. Niech wam Pan błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.